Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Dariusz Haładyniak i jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym na stanowisku adiunkta w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Od 20 lat z wielką przyjemnością kieruję w tej uczelni Zakładem Systemów Informatycznych. Dzisiejsze spotkanie będzie składało się z trzech części. Na początku omówię, dlaczego warto podjąć naukę w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki, podjąć studia drugiego stopnia w naszej uczelni oraz przedstawię uczelnię oraz przedstawię ofertę dydaktyczną na studiach magisterskich w roku akademickim 2024-2025 ze szczególnym naciskiem na specjalność, którą zarządzam, a mianowicie bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. W części drugiej głos zabierze absolwent studiów magisterskich w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki Aleksander Haładyniak, prywatnie mój syn, który podzieli się z Państwem swoimi wrażeniami ze studiów oraz opowie o wykorzystaniu nabytej wiedzy i praktycznych umiejętności w swojej pracy zawodowej. Część trzecia, ostatnia, poświęcona będzie dyskusji oraz odpowiedziom na zadawane pytania. Jak Państwo widzicie, mam włączoną kamerkę, aby udowodnić, że przemawia do Was człowiek, a nie sztuczna inteligencja, chociaż pod koniec swojego wystąpienia dam jej szansę. Dbając o Państwa komfort w odbiorze przekazywanych treści, pozwolę sobie na wyłączenie kamerki, aby cała Państwa uwaga skoncentrowana była tylko i wyłącznie na prezentacji. Oczywiście ukaże się ponownie w ostatniej, trzeciej części, właśnie poświęconej dyskusji oraz odpowiedziom na zadawane pytania. Już, proszę Państwa, to wyłączam i przechodzę do prezentacji. Proszę Państwa, hasłem tegorocznej naszej kampanii promocyjnej jest Studiuj informatykę w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Krok w przyszłość pełną możliwości. Aby udowodnić Państwu, że hasło to nie jest jedynie chwytem reklamowym, niech przemówią konkretne dane i fakty. Kończąc studia drugiego stopnia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki, nabędziecie Państwo prestiżowy dyplom magistra informatyka, który jest bardzo dobrze postrzegany na rynku pracy. A uzyskana wiedza i kompetencje z pewnością przyczynią się do istotnej poprawy Państwa pozycji zawodowej. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki istnieje prawie 25 lat. I mury uczelni opuściło prawie w tym czasie prawie 5,5 tysiąca absolwentów. Tu macie Państwo podane szczegółowe informacje. Na studia pierwszego stopnia, czyli studia inżynierskie, ukończyło ponad 3,5 tysiąca studentów. Na studiach magisterskich 660 studentów, no i ponad 1200 to jest liczba absolwentów studiów podyplomowych. Czyli Państwo widzicie, w naszej uczelni prowadzimy nauczanie na wszystkich trzech poziomach, czyli studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studia podyplomowe. Proszę Państwa, istotnych powodów do podjęcia nauki w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki jest bardzo dużo. No ale ze względu na ograniczony czas skoncentruję się jedynie na przykładowych 9. Proszę Państwa, uczelnia WWSI to uczelnia specjalistyczna.
To jest jedyna w Polsce uczelnia, która prowadzi naukę na wszystkich trzech poziomach nauczania, tylko i wyłącznie w obszarze informatyki. Stąd też cała uczelnia, wszyscy wykładowcy, wszystkie osoby zatrudnione w uczelni mogą się skoncentrować, żeby przekazać studentom najnowszą wiedzę z obszaru informatyki. Podam Państwu jeden z takich bardzo ważnych powodów podjęcia nauki w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. W rankingu wynagrodzeń absolwentów studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka absolwenci naszej uczelni uplasowali się na bardzo wysokim 5. miejscu. Jest to wszystko bardzo dokładnie opisane w raporcie z ubiegłego roku. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest uczelnią praktyczną. To jest uczelnia, która koncentruje się na kształceniu praktycznym. No oczywiście są tu takie przedmioty jak matematyka, fizyka, ekonomia czy nauki obce, które no, są takimi przedmiotami ogólnymi, ale te przedmioty, o których ja jeszcze dzisiaj Państwu opowiem, są realizowane właśnie w sposób praktyczny, czyli są wykładane przez wykładowców praktyków przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania i narzędzi. WWSI jest uczelnią z wysokim poziomem kształcenia. Proszę Państwa, my oceniamy swoich studentów, ale uczelnia jest również oceniana. Takim organem oceniającym każdą wyższą uczelnię w naszym kraju jest Polska Komisja Akredytacyjna. I ciało to naszą uczelnię nawiedziło już trzykrotnie w latach 2007, 2013 oraz 2019 i za każdym razem uczelnia uzyskała ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem. WWSI to uczelnia SMART, czyli do kształcenia podchodzimy jak do długotrwałego, ciągle rozwijanego oraz doskonalonego projektu. Postęp w osiąganiu naszych długoterminowych celów w podnoszeniu jakości kształcenia oceniamy na podstawie bardzo ważnej, sprawdzonej i aktualnej metodyki SMART. Proszę Państwa, no ostatnio bardzo dużo mówi się na temat sztucznej inteligencji, prawda? Mówi się w radiu, w telewizji, w internecie. Praktycznie niemal wszyscy ostatnio o niej mówią, bo sztuczna inteligencja za nas myśli, za nas pisze wypracowania, rozwiązuje nam zadania. Niektórzy studenci nawet myślą, że sztuczna inteligencja zapisze za nich pracę magisterską. No, tak dobrze to jeszcze chyba nie jest. Proszę Państwa, niezależnie od wybranej specjalności, każdy z naszych studentów jest wyposażony w odpowiednie umiejętności i kompetencje związane ze sztuczną inteligencją. WWSI to uczelnia międzynarodowa. Nasi studenci biorą udział w różnych programach zagranicznych. Takim programem, jednym z takich programów jest Erasmus+, gdzie wykładowcy, studenci wyjeżdżają do zagranicznych ośrodków, przekazując swoje uwagi, jeśli chodzi o kształcenie studentów w obszarze informatyki. WBSI jest uczelnią przyjazną. Tworzymy środowisko edukacyjne z nowoczesną infrastrukturą informatyczną, elastycznym systemem kształcenia, dostępem do doradztwa zawodowego, ofertą dodatkowych szkoleń i warsztatów. Czyli prócz takich przedmiotów, które każdy student musi zrealizować, który musi zaliczyć, uczelnia oferuje różne dodatkowe udziały w kołach naukowych, czy też dodatkowe szkolenia takich firm jak Cisco, Oracle, Microsoft, Hewlett-Packard itd. itd. WWSI jest uczelnią otwartą. To jest niezwykle ważne w dzisiejszym świecie.
Naszym studentom oferujemy hybrydowy system kształcenia, czyli student może przyjść na uczelnię i pobierać naukę w sposób stacjonarny, ale również może uczyć się zdalnie. No, bardzo często przecież są sytuacje, że student pracując powiedzmy w piątek jeszcze po godzinie 16:15, no nie może przyjechać na uczelnię, musi zostać w pracy. No więc w takiej sytuacji może sobie dany wykład, dane zajęcia, czy ćwiczeniowe, czy laboratoryjne, przejrzeć w pracy, jeśli jest taka możliwość, a jeśli nie, to może sobie to nagranie z tych zajęć otworzyć w dowolnym miejscu i czasie. WWSI to uczelnia dostępna. Tu każdy, niezależnie od tego, jak wygląda, jakie ma przekonania, o czym myśli, będzie się czuł bezpieczny i będzie się czuł komfortowo. Proszę Państwa, tutaj pokazałem Państwu wyniki ankiety, która została przeprowadzona 2 października ubiegłego roku na próbie 203 studentów pierwszego roku w naszej uczelni. I pytanie brzmiało, co zadecydowało o wyborze Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki jako miejsca studiów? Prawie 77% studentów powiedziało, że był to zadecydował o tym hybrydowy system zajęć. No, czyli to, że student nie musi koniecznie na zajęcia przychodzić do uczelni. Kolejna rzecz to możliwość połączenia nauki z pracą zawodową. Z uwagi na to, że właśnie jest to system hybrydowy, to student może te zajęcia w czasie, gdy nie może w danych zajęciach uczestniczyć, może je sobie później odtworzyć. Nasza uczelnia oferuje 8 takich topowych specjalności i te właśnie specjalizacje, które są zgodne z najnowszymi trendami w informatyce, zadecydowały, że studenci właśnie wybierają naszą uczelnię. 73% z tych ankiet to są studenci, którzy właśnie wybrali WWSI dlatego, że właśnie jest taki dostęp do zasobów edukacyjnych w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Kolejne bardzo istotne sprawy, no to oczywiście uzyskanie dobrze płatnej pracy po studiach. Proszę Państwa, informatycy należą do grupy najlepiej uposażonych pracowników. Możliwość rozwoju własnych zainteresowań poprzez uczestniczenie w dodatkowych kursach, szkoleniach czy kołach naukowych. No i oczywiście, co nie jest bez znaczenia, zwłaszcza w Warszawie, lokalizacja uczelni, czyli dobra komunikacja. No i właśnie tutaj jest takie pytanie, co zadecydowało o wyborze Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki jako miejsca studiów. I ponad 60% ankietowanych wskazało właśnie na lokalizację uczelni w centrum Warszawy i bardzo dobrą komunikację. Proszę Państwa, do naszej uczelni można w 15 minut dojechać tramwajem linii 17 czy 33 z dworca centralnego. Można na piechotę w ciągu 15 minut przejść z metra Ratusz Arsenał, czy też w takim samym czasie przejść spacerkiem z centrum handlowego Arkadia. Kolejne pytanie, które było zadane w tej ankiecie, czy przed wyborem WWSI rozważałeś studia informatyczne na innej uczelni, a jeśli tak, to na jakiej? No, jako uczelnię, którą brali pod uwagę jako miejsce studiów przed rozpoczęciem nauki w WSI, studenci studiów magisterskich wymienili Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych 16 spośród 42 ankietowanych studentów, Politechnikę Warszawską 10 spośród 42,
ankietowanych studentów, WIT 7 spośród 42, Wojskową Akademię Techniczną 5, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego 3 i inne uczelnie, to była jedna osoba spośród 42 studentów. Proszę Państwa, ci wszyscy ankietowani studenci wybrali WWSI, wybierali Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki, nie decydując się na żadną z wyżej wymienionych, za co oczywiście bardzo serdecznie im dziękujemy. Proszę Państwa, uwypuklając nasze niepodważalne atuty i zalety, potrafimy się także przyznać do pewnych niedoskonałości. Widzicie Państwo tutaj na tym slajdzie przykładowe dwie opinie z ankiety, które świadczą z jednej strony o dobrym postrzeganiu Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, ale jednocześnie o słabej promocji naszego wizerunku. No, na wszystkie uwagi reagujemy natychmiast, wyciągając odpowiednie wnioski, dlatego reklamy uczelni aktualnie pojawiają się w AdWordsach, czy też w portalach społecznościowych Facebook czy LinkedIn. Proszę Państwa, na studiach magisterskich proponujemy kandydatom 7 rynkowych specjalności. Jest to bezpieczeństwo systemów sieci teleinformatycznych. To jest specjalność, którą z przyjemnością zarządzam i dokładam ze swoimi wykładowcami, żeby były przekazywane najlepsze, najnowsze treści w tym obszarze i zaraz bardzo dokładnie tę specjalność omówię, bo to jest bohater mojego wystąpienia. Ale muszę oczywiście również wspomnieć o innych specjalnościach, które w naszej uczelni są proponowane studentom. Są to technologie i zastosowania chmury obliczeniowej. No, czyli tutaj student, absolwent tej specjalności pozyskuje informacje na temat chmur prywatnych, które są częścią organizacji, oraz chmur publicznych, które są takim zewnętrznym, ogólnie dostępnym tworem. Tutaj omawiane są rozwiązania firmy Amazon, czyli Amazon Web Services, Google Cloud Platform czy Microsoft Azure. Kolejna specjalność to jest sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. No, o sztucznej inteligencji już Państwu wspominałem. Jest to właśnie teraz bardzo nośny temat, no więc nie sposób, żeby nasza uczelnia w swoim portfolio takiej specjalności na studiach inżynierskich czy magisterskich nie miała. Proszę Państwa, specjalność Big Data i analiza biznesowa to jest specjalność, która wyjaśnia takie zagadnienia jak hurtownie danych, systemy OLAP, omawia metody statystyczne w analizie danych, czy przedstawia bazy danych NoSQL-owe i Big Data-owe. Kolejna, proszę Państwa, specjalność to jest inżynieria oprogramowania Full Stack Developer. Tutaj w ramach tej specjalności wyjaśniane są pojęcia związane z metodykami zwinnymi, z testowaniem programowania, z wzorcami projektowymi oraz architektonicznymi aplikacji. Tu bardzo dużo czasu poświęcone zostaje na warsztaty programowania wieloparadygmatowego. Kolejna specjalność, inżynieria danych, Database Developer. W tej specjalizacji omawiane są języki zapytań, SQL, NoSQL, hurtownie danych, zarządzanie bazami danych, optymalizacja i bezpieczeństwo baz danych, mnóstwo rzeczy związanych właśnie z bazami danych. No i ostatnia z oferowanych specjalności to jest zarządzanie projektami. No i tutaj studenci nabywają wiedzy w zakresie ewaluacji i walidacji projektów, pozyskują informacje o modelach i systemach projektowania. Omawiane są takie modele jak PRINCE, Scrum, Agile, PMI. Tutaj omawiane są również systemy symulacyjne oraz eksperckie w projektowaniu. No, teraz proszę Państwa, rzecz najważniejsza, no, czyli bohater
tego spotkania. Specjalność, którą moderuję, do której opracowałem ze swoimi kolegami, wykładowcami przedmioty i są tam włożone odpowiednie treści. Proszę Państwa, tutaj widzicie plan studiów magisterskich dla absolwentów studiów inżynierskich, bo na studia magisterskie w naszej uczelni przyjmowane są osoby zarówno po studiach inżynierskich, jak i po studiach licencjackich. Na razie tutaj widzicie Państwo podgląd na plan zajęć dla studiów magisterskich, dla absolwentów studiów inżynierskich. I w pierwszej części są to treści kierunkowe, które są wykładane dla wszystkich studentów niezależnie od wybranej specjalności, czyli modelowanie i analiza systemów informatycznych, zaawansowana inżynieria oprogramowania, zaawansowane projektowanie obiektowe, zaawansowane systemy baz danych, eksploracja danych, systemy mobilne. Tu taka nowość, ale jakże ważna, cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych. Są, proszę Państwa, również cztery przedmioty monograficzne, czyli wybrane zagadnienia teleinformatyki, technologie i zastosowania chmury obliczeniowej, strategie organizacyjne, informacyjne organizacji, czy też właśnie sztuczna inteligencja. Dodatkowo tutaj jest przedmiot, który no, zdradzę, prowadzi prezydent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, pan Andrzej Żyławski. Proszę Państwa, jak widzicie z tych treści kierunkowych, są to bardzo ciekawe przedmioty, bardzo ciekawe materiały są wykładane, ciekawe zagadnienia, no więc naprawdę każdy coś tutaj po prostu ciekawego się dowie i nabędzie odpowiednich kompetencji, umiejętności i wiedzy. Tutaj Państwo macie pokazane, które zajęcia realizowane są w którym semestrze. No studia magisterskie są studiami dwuletnimi, cztery semestry, no i właśnie tymi czerwonymi kropkami zaznaczona jest informacja, czy przedmiot składa się z wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i w którym semestrze. Natomiast poniżej podane są przedmioty, które są realizowane tylko i wyłącznie dla studentów, którzy wybrali sobie specjalność bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych, dlatego no tutaj muszę się troszeczkę dłużej zatrzymać. Proszę Państwa, pierwszy przedmiot, który nieskromnie powiem, sam prowadzę, osobiście go wykładam, to jest architektura systemów i sieci teleinformatycznych. Omawiam tutaj takie zagadnienie jak budowa i działanie sieci lokalnych, sieci miejskich, sieci rozległych. Opowiadam o mediach transmisyjnych, przewodowych, bezprzewodowych. Omawiam o kablowaniu strukturalnym, poziomym i pionowym. Wyjaśniam, jak działają sieci bezprzewodowe, takie technologie jak Wi-Fi, Bluetooth, sieci komórkowe czy łączność satelitarna. No chociażby wspominam o systemie Starlink, który buduje najbogatszy człowiek świata, Elon Musk. W przedmiocie tym również no koniecznie muszą być takie zagadnienia jak adresacja IP wersji 4 oraz IP wersji 6, czy też konfiguracja urządzeń sieciowych i urządzeń końcowych. Proszę Państwa, kolejny temat, kolejny przedmiot to są standardy i normy bezpieczeństwa informatycznego. W ramach tego przedmiotu omawiane są standardy oraz normy, które wspierają projektowanie bezpiecznych systemów informatycznych. Omawiane są, podam tylko wybrane, no bo z uwagi na ograniczenie czasowe nie jestem w stanie o tym wszystkiego tutaj Państwu powiedzieć. Takie normy jak COBIT, jak norma ISO, IEC 27001 czy 27002, czy też IT Infrastructure Library.
Kolejny przedmiot to jest bezpieczeństwo systemów operacyjnych. Tutaj wykładowca wyjaśni Państwu mechanizmy bezpieczeństwa w systemach zarówno Windows, jak i różnych dystrybucjach Linuxowych. Omówi kontrolę dostępu oraz polisy, wyjaśni, na czym polega ochrona narzędzi urządzeń końcowych, czy też przedstawi i omówi narzędzia do monitorowania działań w systemach operacyjnych. Kolejny, proszę Państwa, przedmiot to jest zabezpieczenia teleinformatyczne w cyberprzestrzeni. No, czyli w ramach tego przedmiotu wyjaśniane są informacje o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, wyjaśniane są modele systemów obrony cyberprzestrzeni, wyjaśniany jest, na czym polega zintegrowany system bezpieczeństwa informacji, omawiane są techniki pasywnego i aktywnego zbierania informacji o atakowanej infrastrukturze teleinformatycznej. Również w ramach tego przedmiotu przeprowadzane są różne testy penetracyjne, czy też pokazanie, działanie i konfigurowanie systemów firewall, systemów IDS, IPS, czy też systemów klasy SIEM. Proszę Państwa, następny przedmiot to jest zaawansowane systemy ochrony informacji. No to znowu zdradzę, że ten przedmiot prowadzę osobiście. W ramach tego przedmiotu wyjaśniam, czym są kryptosystemy oraz narzędzia kryptograficzne. Podaję metody zaawansowanej archiwizacji danych. Wyjaśniam zaawansowane algorytmy szyfrowania symetrycznego i asymetrycznego, czyli opowiadam o takich algorytmach jak AES, SHA, 2, 3, RSA, ELGAMAL, Diffie-Hellman, czy też krzywe eliptyczne. Tu również omówię o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie kryptografii, kryptoanalizy, czyli kryptografia kwantowa i postkwantowa. Wyjaśniam, na czym polega algorytm Shora czy algorytm Grovera. Omawiam kryptografię opartą na DNA, czy też kryptografię wizualną. No, oczywiście nie mogło w tym przedmiocie zabraknąć informacji na temat podpisów cyfrowych, czy też infrastruktury klucza publicznego. No, proszę Państwa, no jak widzicie, no, tu jeszcze jest seminarium dyplomowe, praca dyplomowa. Jest to przedmiot, który jest realizowany na dwóch ostatnich semestrach studiów. W semestrze trzecim wybrani wykładowcy przekazują studentom informacje o ciekawych, aktualnych zagadnieniach z obszaru IT. No i to jest taka pomocna, jak gdyby, informacja dla studentów przy wyborze tematu pracy magisterskiej, gdyż w ostatnim, czwartym semestrze student, prócz tego, że jeszcze jakieś przedmioty ma do zrealizowania, to również pisze pracę magisterską już pod opieką wcześniej wybranego promotora na wybrany wcześniej temat i realizuje to w oparciu o spotkania, które właśnie dany wykładowca, dany promotor takie zajęcia organizuje. Proszę Państwa, tutaj z kolei macie Państwo podgląd na plan studiów magisterskich dla absolwentów studiów licencjackich. Tutaj doszła jedna rzecz, a mianowicie w zielonej ramce zaznaczonych jest 5 przedmiotów fakultatywnych. To, proszę Państwa, wynika po prostu z różnicy w punktach ECTS. Absolwenci studiów licencjackich muszą dodatkowo tych 5 przedmiotów zaliczyć, ale oczywiście wyciągamy otwartą dłoń dla naszych studentów i proponujemy im studiowanie tych przedmiotów w trybie całkowicie hybrydowym. Tu, jak Państwo widzicie, wymienione są
przedmioty. Może ja już nie będę dokładnie opowiadał i wyjaśniał, jakie zagadnienia są w ramach tutaj tych przedmiotów, no bo po prostu 2 godzin by brakło, żeby to wszystko powiedzieć. Wymienię tylko przedmioty, które studenci studiów licencjackich realizują celem uzupełnienia punktów ECTS, czyli podstawy i metody programowania, no, czyli wszystkie zagadnienia związane z programowaniem strukturalnym, obiektowym czy też skryptowym. Kolejny przedmiot to są systemy operacyjne oraz technologie sieciowe, no, czyli systemy Windows, systemy Linux oraz właśnie wybrane zagadnienia z technologii sieciowych, takie jak budowa, działanie sieci, modele sieciowe, media transmisyjne, różne protokoły czy też adresacje IP wersji 4, IP wersji 6. Kolejny temat to języki programowania, warsztaty. To jest, proszę Państwa, taki przedmiot, który jest typowo przedmiotem praktycznym, gdzie wiedzę uzyskaną w tym pierwszym przedmiocie fakultatywnym, podstawy metody programowania, są już praktycznie wykorzystywane. Tak, wykładowca właśnie przygotowuje warsztaty, na których są omawiane bardzo ciekawe zagadnienia i studenci właśnie piszą programy komputerowe. Kolejny przedmiot, no to bazy danych, no czyli wszystkie niezbędne informacje związane z bazami danych, czyli budowa baz danych, zarządzanie bazami danych, języki zapytań SQL do baz danych i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jest tutaj ostatni, ale niezwykle ważny, istotny przedmiot, a mianowicie techniki transmisji informacji. W ramach tego przedmiotu wykładowca wyjaśnia takie zagadnienia jak elementy teorii obwodów, pole elektromagnetyczne, prowadnice falowe, dopasowanie impedancji, elementy mikrofalowe, rezonatory i filtry mikrofalowe, generatory mikrofalowe, systemy radiokomunikacyjne, światłowody, nadajniki, odbiorniki łączy optycznych czy same łącza optyczne. Proszę Państwa, mnóstwo ciekawych, interesujących rzeczy. Teraz przejdę do bardzo ważnej informacji związanej z tą specjalnością, a mianowicie sylwetka absolwenta. Absolwent studiów magisterskich w naszej uczelni, który skończy specjalność bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych, będzie posiadać wiedzę, umiejętności z zakresu projektowania wydajnych, niezawodnych i bezpiecznych sieci teleinformatycznych, z zakresu zarządzania bezpieczeństwem współczesnych systemów operacyjnych, z zakresu zagrożeń i ataków cyberprzestrzeni, z zakresu rozpoznawania podatności systemów informatycznych, czy też zaawansowanych rozwiązań zapór ogniowych oraz systemów wykrywania włamań IDS i systemów przeciw unikających włamań do systemów sieci IPS. Absolwenci po tej specjalności będą posiadać wiedzę, umiejętności z zakresu zaawansowanych mechanizmów kryptograficznych i ochrony informacji, z zakresu standardów i norm bezpieczeństwa informatycznego, zaawansowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, czy też znajomości aktualnych norm oraz obowiązujących aktów prawnych w zakresie cyberbezpieczeństwa, analizy ryzyka i polityki bezpieczeństwa, czy też modelowania, projektowania i testowania systemów zabezpieczeń w cyberprzestrzeni. Czyli jak Państwo widzicie, ta sylwetka absolwenta jest niezwykle bogata. Tutaj praktycznie nasz absolwent posiada odpowiednie umiejętności, odpowiednie kompetencje, żeby podjąć pracę w dowolnej firmie, w dowolnej instytucji. No i teraz, jakie są perspektywy zatrudnienia? Nasi absolwenci tej specjalności, proszę Państwa, mogą uzyskać zatrudnienie, czy mogą podjąć pracę w takich miejscach jak
firmy, które dystrybuują sprzęt sieciowy i oprogramowanie do budowy, do monitorowania, administrowania i zarządzania nowoczesnymi systemami, sieciami teleinformatycznymi, firmach operatorów sieci telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych, firmach, które wdrażają, integrują różne rozwiązania w zakresie zabezpieczeń w cyberprzestrzeni, w strukturach różnych instytucji państwowych, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, firma, które rekrutują instruktorów do prowadzenia profesjonalnych szkoleń i kursów z zakresu cyberbezpieczeństwa, czy też wyższych uczelniach, które prowadzą działalność naukową i dydaktyczną z obszaru bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Nasi absolwenci studiów magisterskich bardzo często stają się wykładowcami w naszej Alma Mater. Proszę Państwa, no teraz słów kilka o niezwykle ważnej kwestii w studiowaniu, zwłaszcza studiowaniu informatyki, no czyli wyposażenie laboratoriów. Proszę Państwa, o poziomie kształcenia w naukach technicznych w przeważającej mierze decyduje dostępne laboratorium. Bez odpowiedniego, nowoczesnego, wydajnego, bezpiecznego sprzętu komputerowego, urządzeń, no nie da się w sposób rzetelny, kompetentny prowadzić zajęć. Więc specjalność ta no, pozwala przybliżyć studentom zasady działania ataków sieciowych oraz mechanizmów ich minimalizowania w sposób praktyczny. Proszę Państwa, w uczelni bazujemy na sprzęcie i oprogramowaniu najlepszych firm. Są to komputery firmy Dell, firmy Hewlett-Packard, firmy IBM czy firmy Lenovo. Bazujemy na urządzeniach sieciowych takich firm jak Cisco Systems, czyli absolutny lider, jeśli chodzi o sprzęt sieciowy, czy też Palo Alto Networks, czy Huawei. Wykorzystujemy w czasie prowadzenia laboratoriów i ćwiczeń oprogramowanie takich firm jak Microsoft, IBM, Oracle czy Cisco Systems. No, podczas zajęć zdalnych studenci mogą skorzystać z symulatorów sieciowych, z oprogramowania Cisco Packet Tracer czy GNS wersji trzeciej. Tutaj może trochę dłużej skoncentruję się, proszę Państwa, na systemie Cisco Systems. Każdy, proszę Państwa, student Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki ma zakładane konto w Akademii Sieci Cisco i mając to konto dostępowe może korzystać z ogromnej bazy wiedzy, może korzystać z oprogramowania specjalistycznego, może pozyskiwać informacje na różne tematy związane z sieciami i z bezpieczeństwem w sieciach teleinformatycznych. Garść informacji. Proszę Państwa, Cisco Networking Academy wypuściło już ponad 50 milionów studentów od roku 1997. Kilka tysięcy naszych studentów znajduje się w tej puli. Proszę Państwa, na całym świecie jest prawie 30 tysięcy instruktorów, które mają uprawnienia do prowadzenia, do zakładania klas i prowadzenia zajęć przy wykorzystaniu wsparcia firmy Cisco. Kilkunastu wykładowców naszej uczelni znajduje się w tej puli. Prawie 12 tysięcy organizacji oferuje szkolenia CNA. Jedną z tych organizacji jest oczywiście Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki. Szkolenie to prowadzone jest niemal w każdym państwie na kuli ziemskiej, bo w 190 państwach. I ostatnia bardzo ciekawa informacja, że 95% studentów po ukończeniu szkolenia CNA uzyskało ciekawą pracę oraz nowe, lepsze możliwości edukacyjne.
Jak Państwo widzicie, firma Cisco w swoim portfolio ma bardzo duży wybór kursów, które są opracowane przez ekspertów w dziedzinie technologii w oparciu o odpowiednią pozyskaną wiedzę. Są to sieci, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, programowanie, automatyzacja, systemy operacyjne, oprogramowanie Packet Tracer czy też analiza danych. Tutaj każdy z Państwa może, można powiedzieć, tak zupełnie bez konta wejść sobie w ten system i po prostu poznać, jakie są tam możliwe kursy, szkolenia, jakie materiały. Można oczywiście również znaleźć odpowiednią lokalizację dla Państwa jak najbardziej dogodną. No ja może tutaj oczywiście wpiszę naszą uczelnię warszawską, a tu jeszcze powinienem może z wielkiej literki tak zrobić, Warsaw School of Computer Science. Jeśli sobie kliknę tutaj search, to system, proszę Państwa, oczywiście znalazł naszą uczelnię, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, ulica Lewartowskiego 17. Tu jeszcze Państwo macie mapkę, na której jest ta lokalizacja bardzo dobrze tutaj pokazana. Proszę Państwa, nasi kursanci, nasi studenci po ukończeniu odpowiednich modułów mogą otrzymać certyfikaty takie jak CCNA czy Python Institute. Mogą również dowiedzieć się, kto zatrudnia no, absolwenta, który ukończył szkolenie Cisco Networking Academy i może uzyskać taki priorytetowy dostęp do możliwości oferowanych przez największych pracodawców z obszaru IT, takich jak Amazon, IBM, Verizon czy innych partnerów w zakresie zatrudnienia. Tutaj Państwo macie kolejną informację, że można, jeśli ktoś ma no takie potrzeby, sieci komputerowe, bezpieczeństwo jest jego pasją, no to może dołączyć do ponad 29-tysięcznej społeczności nauczycieli z całego świata. No i dzięki temu jest bezpłatny program możliwy czy dostępny bezpłatny program nauczania oraz materiały dydaktyczne, sprzęt oraz oprogramowanie, które jest potrzebne do prowadzenia tych zajęć, ogromne możliwości rozwoju naukowego, czy też pomoc studentom w znalezieniu pracy dzięki mechanizmowi dopasowania ofert pracy. Proszę Państwa, ja może dosłownie na sekundę wejdę tutaj, posługując się swoim kontem. Tak jak Państwo widzicie, już nawet nie zostałem poproszony o zalogowanie się, bo ja godzinę wcześniej miałem prezentację w ramach Dni Otwartych na studiach inżynierskich i właśnie już się na wcześniej zalogowałem, więc już ten system nawet nie prosił mnie w tej chwili o hasło. To jak Państwo widzicie, to jest właśnie moja tapeta, to znaczy podgląd w klasy, które założyłem, które administruję, w których są studenci naszej uczelni. To ze względu na ustawę RODO, no nie mogę Państwu personalnie pokazać, kto tam się znajduje, ale mogę za to pokazać na przykład Państwu naszych wykładowców, którzy właśnie są w tej puli Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, którzy mogą prowadzić właśnie zajęcia z obszaru oferowanych przez Cisco. No, czyli tutaj pan Mariusz Piłowarski, pan Wiesław Pyzik, pan Tomasz Malinowski, pan Robert Janowski, pan Łukasz Skibniewski, pan Józef Wacnik, no i tutaj również moja skromna osoba.
No, jeśli już tam siebie wymieniłem, to może jeszcze dopowiem, że jestem main legal kontaktem, jeśli chodzi o naszą akademię. My jesteśmy akademią regionalną i podlegamy bezpośrednio pod Akademię Wyższego Poziomu. Proszę Państwa, tutaj no już naprawdę nie mam więcej czasu, ale proszę zobaczcie, ile tu jest różnych ciekawych zasobów, z których można skorzystać, mając konto w Akademii. A przypomnę, wszyscy nasi studenci właśnie takie konto otrzymują. Tu jest wykaz szkoleń, tutaj są różne informacje na temat karier i jakieś inne dodatkowe informacje. Proszę Państwa, no dobrze, przejdę w takim razie dalej. Tutaj widzicie Państwo właśnie podgląd na oprogramowanie Cisco Packet Tracer, które studenci wykorzystują przy realizacji różnych zagadnień sieciowych i zagadnień bezpieczeństwa na zajęciach laboratoryjnych. Tutaj w tym środowisku bardzo przyjaznym można tworzyć różne scenariusze sieciowe i wykonywać różne zadania, które zleca wykładowca. Wszystko to można robić u siebie w domach, czy nawet wtedy, gdy jesteście Państwo w podróży służbowej, czy nawet na wakacjach. Chociaż jak się jest na wakacjach, to się raczej człowiek już nie zajmuje rozwiązywaniem zadań. Tu jest inne alternatywne środowisko, taki symulator sieciowy, mianowicie Graphical Network Simulator. Jakie przykładowe, proszę Państwa, zagadnienia są omawiane na tej specjalności? No, czyli model bezpieczeństwa informacji, zarządzanie ryzykiem, omawiane są rodzaje działania złośliwego oprogramowania, czyli robaki, wirusy, trojany, ransomware, stealware i tak dalej. Wszelkiej maści zagrożenia w cyberprzestrzeni, a jest ich naprawdę mnóstwo. Ataki sieciowe na infrastrukturę teleinformatyczną. No jeśli ataki, no to mechanizmy przeciwdziałania tym atakom, czyli działanie i konfigurowanie zapór sieciowych oraz systemów IDS i IPS, czy też na przykład konfigurowanie list kontroli dostępu ACL. To jest takie programowe rozwiązanie zaproponowane przez firmę Cisco. Tutaj oczywiście w ramach tej specjalności wyjaśniane są standardy i normy wspierające bezpieczeństwo informacji, wyjaśniane są wirtualne sieci prywatne i konfigurowanie ich, techniki, narzędzia analizy ruchu sieciowego, czy też szyfrowanie symetryczne, asymetryczne podpisy cyfrowe. Proszę Państwa, wykładowcy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki to eksperci w różnych zakresach. Wykładowcy w ramach tej specjalności specjalizują się w zakresie projektowania, monitorowania i zarządzania sieciami teleinformatycznymi. Są to wykładowcy, którzy posiadają cenione na całym świecie certyfikaty. Tu, jak Państwo widzicie, są to certyfikaty firmy, głównie firmy Cisco Systems, bo powtórzę jeszcze raz, jest to firma, która jest najbardziej znaną, najważniejszą firmą, jeśli chodzi o obszar sieci teleinformatycznych oraz bezpieczeństw, zagwarantowaniu odpowiedniego bezpieczeństwa w systemach i sieciach teleinformatycznych. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem pod koniec swojego wystąpienia, oddam głos sztucznej inteligencji, więc proszę teraz troszeczkę posłuchać, co sztuczna inteligencja ma do powiedzenia. W ostatnim czasie w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki zostało przeprowadzone badanie dotyczące zadowolenia z ukończenia studiów na kierunku informatyka. Pytanie, które zadaliśmy absolwentom, to czy uważają swoją karierę zawodową po ukończeniu studiów w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki, Mila College, za udaną? Aż 97% absolwentów jest zadowolonych z ukończenia kierunku informatyka na studiach inżynierskich i magisterskich. Poznajmy kilka opinii absolwentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Jakie ma Pan zdanie na temat Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki? Ukończyłem studia pierwszego i drugiego stopnia na tej uczelni,
Złego słowa nie mogę o niej powiedzieć, ponieważ wszystko od strony organizacyjnej do prowadzonych zajęć i przygotowania merytorycznego wykładowców stoi na bardzo wysokim poziomie. Jakie ma Pani odczucia po ukończeniu studiów podyplomowych w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki? Wszystko jak najbardziej ok. Sumienne przygotowanie do zajęć prowadzących i jednocześnie luźna atmosfera. Dobre przygotowanie do zajęć online. Profesorowie z dużą wiedzą. Jak Pan wspomina swoje studia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki? Pamiętam, jak siedziałem przy najstarszych komputerach. Stare, dobre studenckie czasy. Niezliczone rozmowy ze świetnymi wykładowcami, robienie testów na czas i wykrzykiwanie już, gdy nie minęły nawet 2 minuty. Rozmowy o przyszłych planach na życie i dźwięk klawiatury. Test przysłany przez jedną z firm, aby pozyskać swoich potencjalnych kandydatów do płatnego stażu, który napisałem na korytarzu na jednym z komputerów i jako jeden z 2 studentów dostałem się do firmy, gdzie później rozpoczęła się moja kariera z produktem SharePoint Microsoftu. Najlepsza uczelnia ever. Dzięki Wam mogłem postawić twardo pierwsze kroki. A ze studiów wyniosłem nie tylko wspaniałe wspomnienia, ale również i żonę, którą poznałem na jednym z wyjazdów integracyjnych. A teraz, kiedy mamy syna, liczymy, że jak skończy szkołę, też pójdzie do Was na studia. Samych sukcesów życzę. Dzięki za wszystko. Jak Pani wspomina swoje studia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki? Czy uważa Pani swoją karierę za udaną po ukończeniu studiów? Z wielką radością informuję, że ukończyłam studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Zasobów Informacyjnych Data Science w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. A moja praca dyplomowa została objęta wyróżnieniem. To był trudny i piękny okres. 2 lata nauczania zdalnego, projekty zespołowe, godziny spędzone na nauce, dziesiątki napisanych egzaminów, nowe doświadczenia i niesamowici ludzie. I tak zdecydowanie uważam swoją karierę zawodową za udaną po ukończeniu studiów w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Wszystkim absolwentom serdecznie dziękujemy za przedstawienie opinii dotyczącej Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Proszę Państwa, ostatni już slajd, w zasadzie przedostatni, to jest link do strony, na której możecie znaleźć Państwo mnóstwo informacji o dniach otwartych Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Tutaj są, proszę Państwa, podane informacje o linkach do realizacji ze spotkania. Jak Państwo widzicie, moje spotkanie jest tutaj ostatnie. No tak się złożyło, że właśnie przypadł mi ten termin, więc już wszystkie, proszę Państwa, linki do relacji ze spotkań różnych oferowanych przez nas specjalności się tutaj znajdują. Więc bardzo serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do skorzystania z oferty Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Ja, proszę Państwa, nie skończyłem Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, bo w czasie, gdy podejmowałem studia, no to tej uczelni, ta uczelnia jeszcze nie istniała, a szkoda, bo być może również bym ją skończył, ale za to mój syn skończył tę uczelnię i teraz właśnie oddaję jemu głos, żeby Państwu przedstawił swoje wrażenia ze studiów i opowiedział o wykorzystaniu nabytej wiedzy oraz praktycznej umiejętności w swojej pracy zawodowej. Olek, teraz jest Twój czas. Bardzo proszę. Czy widać już prezentację? Jest wszystko ok, proszę zaczynać. Dzień dobry, nazywam się Aleksander Hołodyniak, pracuję jako administrator aplikacji w Biurze Informatyki Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
A tematem mojej krótkiej prezentacji będzie bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych w kontekście studiowania w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Swoją przygodę ze studiowaniem rozpocząłem w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, w której ukończyłem studia inżynierskie na kierunku informatyka. Po obronie zadecydowałem o kontynuowaniu nauki, z tym, że już na innej uczelni, o czym powiem później dlaczego, i zdecydowałem o studiowaniu właśnie w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki na specjalności systemy teleinformatyczne. W zeszłym listopadzie udało mi się obronić. Obroniłem pracę magisterską. No i tak jak wcześniej wspomniałem, aktualnie pracuję w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. No, powstaje pytanie, dlaczego wybrałem akurat Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki? Otóż po ukończeniu studiów inżynierskich chciałem skupić się na bardziej praktycznym podejściu, tym informatycznym podejściu. Szukałem uczelni, która oferuje bardzo dobre przygotowanie praktyczne przed wejściem na rynek pracy, a nie takiej, na której wykłada się tylko teoretyczne zagadnienia, bez możliwości doświadczenia tej teorii w praktyce. Do wyboru Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki na pewno zachęcił mnie fakt, że tak jak zostało już wcześniej powiedziane, nie ma innych kierunków niż informatyka, są tylko specjalności informatyczne. No, z pewnością świadczy to o wysokim stopniu wyspecjalizowania kadry dydaktycznej. No, do tego wszystkiego doszły oczywiście pozytywne opinie absolwentów, no i fakt, że Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest szanowaną uczelnią na rynku pracy, więc nie musiałem się długo zastanawiać, że studia magisterskie chcę odbyć właśnie na tej uczelni. Jeśli chodzi o przebieg rekrutacji, przeszła ona sprawnie. Jako absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka nie było problemu z dostaniem się. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji dostępne były na stronie internetowej. Ponadto przy składaniu dokumentów w siedzibie uczelni pracownicy chętnie służyli swoją pomocą. Doskonale pamiętam dzień, kiedy składałem dokumenty na Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Tam pracownik właśnie zajmujący się rekrutacją bardzo fachowo odpowiadał na pytania, wskazał mi, co mam zrobić, jakie są dalsze kroki i od razu poczułem taką przyjazną atmosferę, poczułem się taki właśnie zaopiekowany. Jeśli chodzi o komunikację z innymi studentami, również się wspominam bardzo dobrze. Już na pierwszych zajęciach można było się zakolegować z osobami, które mają podobne do nas zainteresowania. Poza tym studenci są aktywni na różnych platformach, wiadomo jak to w dzisiejszych czasach, i na tych platformach zawsze służyli pomocą, dobrą radą, jakimś wsparciem. No, gdy ktoś czegoś nie wiedział albo po prostu poszukiwał dodatkowej wiedzy, wtedy można było w łatwy sposób tam się zgadać i stworzyć jakiś wspólny projekt, czy po prostu pouczyć się wspólnie na zajęcia. Jeśli chodzi o przebieg zajęć oraz egzaminów, to zajęcia uważam, że są bardzo dobrze zaplanowane. Z reguły najpierw rozpoczyna się część wykładowa, gdzie przyswajana jest wiedza teoretyczna, potem zaś odbywają się laboratoria, na których właśnie ćwiczymy w praktyce tą wcześniej pozyskaną wiedzę teoretyczną. Ja osobiście byłem pod wrażeniem różnorodności oprogramowania, z którego korzystaliśmy na zajęciach. Mowa tu nie tylko o standardowych, szeroko dostępnych programach, ale też tych bardziej specjalistycznych, które są bardzo drogie dla indywidualnych użytkowników, przez co korzystanie z nich na własną rękę w wielu przypadkach byłoby po prostu nierealne. Wykładowcy zawsze służyli pomocą, służą, chętnie wytłumaczą jakieś niejasne dla studentów zagadnienia. Z perspektywy studenta bardzo spodobał mi się fakt, że kadra dydaktyczna wraz z kierownictwem uczelni aktywnie udziela się na portalu LinkedIn, dzięki czemu możemy być lepiej zorientowani w rynku pracy, a także prezentować swoje projekty i osiągnięcia naszym przyszłym potencjalnym pracodawcom. Ale teraz może coś opowiem o obowiązkach na zajmowanym stanowisku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Jest to między innymi oczywiście monitorowanie infrastruktury informatycznej. Tutaj wymieniłem trochę tych obowiązków. Jak to powszechnie wiadomo, w takich państwowych instytucjach ten zakres obowiązków może być dosyć szeroki. Rzadko się zdarza, że jakaś jedna osoba robi konkretnie jedną rzecz. Zwykle właśnie zajmujemy się wieloma rzeczami. Zajmuję się właśnie tym monitorowaniem infrastruktury informatycznej. Korzystamy ze specjalistycznych programów, takich jak Observium,
Accent Vision, Greylock, aby wyłapywać wszelkie problemy sieciowe, takie jak zablokowane porty, wyłączone interfejsy, czy po prostu niedostępność urządzenia sieciowego z różnych powodów. Współpracujemy również z NASK, Naukową Akademicką Siecią Komputerową, która pomaga nam w bardziej zaawansowanej analizie ruchu sieciowego. Korzystamy z systemów, które m.in. obsługują cudzoziemców, gdzie przechowywane są dane wrażliwe, więc w ostatnim czasie z wiadomych powodów odnotowujemy bardzo dużą intensywność ataków sieciowych, głównie z domen wschodnich. Musimy więc sukcesywnie blokować ruch z takich domen. Poza tym wszystkim bardzo dużą częścią mojej pracy jest administrowanie środowiskiem Active Directory, nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sieci w zakresie warstwy sprzętowej, okablowania, instalowanie, konfigurowanie urządzeń sieciowych. Mazowiecki Urząd Wojewódzki nie mieści się tylko w jednym budynku na Placu Bankowym. Poza główną siedzibą mamy również lokalizację na Marszałkowskiej, na ulicy Krótszej, Alejach Jerozolimskich, czy nawet w tym wieżowcu Intrako na Żoliborzu. No, to też jest to swojego rodzaju wyzwanie, aby wszystkie te lokalizacje były dobrze spięte sieciowo i oczywiście dobrze zabezpieczone. Zajmujemy się również, czy ja zajmuję się wdrażaniem zabezpieczeń sieciowych, przykładowym firewallem. Korzystamy głównie z firewalli firmy FortiGate. FortiGate od firmy Fortinet, na którym przede wszystkim przeprowadzana jest filtracja ruchu sieciowego. Analizuje się ruch wchodzący, wychodzący. Chronimy właśnie sieć przed nieautoryzowanym dostępem. Na firewallu wykrywane i blokowane są różne rodzaje zagrożeń, takie jak wirusy, malware, ransomware, czy innego typu właśnie zagrożenia. Tego samego FortiGate'a wykorzystujemy również do konfiguracji połączenia zdalnego. Od czasu pandemii bardzo mocno rozwinął się dostęp zdalny w firmach i instytucjach. No, podobnie u nas musieliśmy szybko wdrożyć takie rozwiązanie, aby pracownicy mogli dostać się do zasobów sieciowych ze swojego domu, ze swoich sprzętów. Mówimy tutaj oczywiście o połączeniu VPN. Wcześniej zezwaliliśmy jeszcze na dostęp z komputerów prywatnych. Ostatnio ze względów bezpieczeństwa ograniczyliśmy ten dostęp do laptopów służbowych, żeby właśnie nie łączyć się ze swoich prywatnych urządzeń. Aczkolwiek dalej korzystamy właśnie z rozwiązań VPN. Dzięki temu, będąc nad morzem, czy w górach, czy kierownictwo, jak wjeżdżam, różne delegacje, może wziąć sobie laptopa ze sobą i z każdego miejsca dostać się do zasobów sieciowych. Właśnie konfiguracja zdalnego dostępu, o której przed chwilą powiedziałem, rozwiązywanie problemów użytkowników dotyczących dostępu do sieci oraz usług z nią związanych, uczestniczę w projektach reorganizacji sieci. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, przeprowadzamy czasem testy penetracyjne i testy oceny podatności systemów. No, korzystamy z takich narzędzi jak NetSparker, Metasploit, czy czasem przeprowadzamy też regularne audyty bezpieczeństwa sieci. Tutaj można skorzystać z takich narzędzi jak GFI LangGuard. Oczywiście tych narzędzi jest bardzo dużo na rynku. Niektóre są darmowe, ale oczywiście w takiej poważniejszej instytucji najlepiej korzystać z tych płatnych, bardziej zaawansowanych. Co mogę dodać od siebie z perspektywy absolwenta? Na przełącznikach bardzo ważnymi operacjami jest oczywiście konfiguracja list ACL. Więc w przypadku, gdyby ktoś chciał kontynuować swoją karierę w bezpieczeństwie sieci komputerowych, polecam bardzo dokładnie przestudiować te tematy listy kontroli dostępu. Sprawiają one czasem problemy, bo są dosyć trudnym i obszernym zagadnieniem, ale są one bardzo intensywnie wykorzystywane w instytucjach. Stanowią poniekąd fundament bezpieczeństwa sieci w firmie czy instytucji. Jeśli chodzi o wykorzystywany sprzęt i oprogramowanie, korzystamy głównie z przełączników firmy Cisco, ale też Fortinet, Dell, Aruba, właśnie Huawei i myślę, że jeszcze parę innych firm się znalazło. Ze względu na to, że tego sprzętu w urzędzie jest bardzo dużo i ciężko byłoby trzymać się jednej firmy. Wiadomo, co jakiś czas są zakupy i kupowane są inne, ale fajnie to działa, fajnie są one skompatybilizowane ze sobą. Nie ma tam większych problemów, trzeba tylko odpowiednio je skonfigurować. Jeśli chodzi o firewall, tak jak wspominałem, korzystamy z FortiGate'a. Punkty dostępowe, które są rozsiane po budynku, to głównie TP-Link. Monitoringu usług sieciowych i dostępności
Korzystamy z Accent Vision, Observio, ale też właśnie wspomnianego Greyloga. Jeśli chodzi o wirtualizację, jest to Microsoft Hyper-V, a do kopii zapasowych używamy Vima. Także dużo tematów, duże pole do popisu. Naprawdę te wiadomości, no, które zyskujemy na uczelni, no, naprawdę się przydają, bo to, tych tematów jest naprawdę dużo, są one skomplikowane i brakuje po prostu ludzi. Także zachęcam do studiowania informatyki i kształcenia się w tych kierunkach. Dziękuję bardzo za uwagę. No Olek, bardzo dziękuję za bardzo ciekawą prezentację, wystąpienie. No po tym wystąpieniu to nie zawaham się użyć takiego stwierdzenia, że bardzo dobrze by się nadawał ewentualnie na wykładowcę naszej Alma Mater. No wszystko przed tobą. Proszę Państwa, to zakończyła się druga część spotkania. Przechodzimy do części trzeciej. Czy macie Państwo jakieś pytania, jakieś wątpliwości? Bardzo proszę, ja czy Olek postaramy się na nie odpowiedzieć. Oj, przepraszam, tutaj przeciągnąłem czas naszego spotkania i tu moja dyplomantka, pani Zuzanna, która się będzie w przyszłym tygodniu broniła, już się do mnie dobija, więc proszę Państwa, jeśli nie macie pytań w tej chwili, to bardzo serdecznie zapraszam do strony, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje, ale jeśli kogoś by te informacje jeszcze nie zadowoliły, czy nie były wystarczające, to śmiało proszę napisać wiadomość do mnie na pocztę. Ja może tutaj napiszę dhalat@wwsi.edu.pl. O, umieściłem to w tej chwili tutaj na czacie, więc jeśli ktoś będzie miał ewentualne jakieś pytania, to bardzo proszę. Proszę Państwa, no skoro już nie ma pytań, to dziękuję jeszcze raz Olkowi za bardzo ciekawe wystąpienie. Dziękuję wszystkim uczestniczącym w tym spotkaniu za poświęcony czas i zainteresowanie tą specjalnością. Trzymajcie się Państwo zdrowo i do zobaczenia, mam nadzieję, w murach Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Do zobaczenia.